kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Dzisiaj będę piekła ciasto babci. Nazwaliśmy je ciasto babci, ciasto babuni, dlatego że piekła je babcia. Ciasto jest bardzo proste. Główne składniki to masło, cukier, śmietana i cukier waniliowy lub wanilia. Bardzo lubią je dzieci. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że babcia je robiła. Więc do dzieła. Pierwsze co zrobię, to oddzielę białka od żółtek. Do tego ciasta potrzebujemy 8 jaj. Tak więc do dzieła. Białko będę ubijała osobno z cukrem, a żółtka utrę z masłem. Ale na początku dodam do nich również cukier oczywiście. I tak po kolei. Mam tutaj przygotowane 250 g masła. Mam szklankę śmietany kwaśnej. Jak ktoś nie ma śmietany, może użyć mleko zsiadłe. A chcę dodać, że wszystkie moje składniki mają temperaturę pokojową. Nie przygotowałam sobie szczypty odrobiny soli, ale to za chwilę. Źle przełupałam jajko, więc potrzebuję drugą połówkę. I jeszcze zostały mi dwa. I ostatnie. I teraz tak, białka odłożę, bo teraz będę ucierała żółtka z cukrem. Do żółtek dodam cukru, ale zostawię sobie tak z pół szklaneczki do uszczypnienia białek. Myślę, że tu będzie wystarczająco. I ucieramy. Muszę otworzyć wanilię. Nie była jeszcze otwierana. Chwilę to potrwa, nim te żółtka się utrą, a ja będę do tych żółtek powolutku dodawała masło, ale to za momenty. Minęły 2 minuty, a cukier praktycznie już znikł i jest roztarty. Gdzie nie, gdzie można, spróbowałam, czuję się odrobinę cukru, w związku z czym już można dodać masło. Będę teraz powolutku ubijała i będę dodam 250 g masła. To się bardzo szybko rozmiesza, dlatego że masło jest miękkie. Temperatura pokojowa, a dzisiaj jest ciepło. Dodam 3 łyżeczki proszku do pieczenia do mąki. Oraz będę ubijała teraz białka. W międzyczasie podłączyłam piekarnik na 350 stopni Fahrenheita. To jest 180 stopni Celsjusza. Tu mam odrobinę soli, którą dodam tu do masła i do jajek. I teraz ubiję białka. Chcę dodać, że jeśli będziecie oddzielać białko od żółtka, to czasami może się zdarzyć, że wpadnie żółtko. Najlepiej je to robić na osobnym talerzyku i jajko po jajku. Tym sposobem unikniemy błędu, bo jeśli wpadnie żółtko, białko nam się nie ubije. Białka już troszeczkę ubiłam, a teraz dosypię resztę cukru i będę ubijać, aż zupełnie ten cukier się rozpuści. A następnie zacznę łączyć te pozostałe składniki. Mąkę, masło, jajka, a na końcu pójdzie piana. Jeszcze chwileczkę, soft peak, jak to mówią. Ok, białka ubite, a teraz dodawać będę śmietankę i mąkę. Tu mam szklankę kwaśnej śmietany.
Jeśli byście nie mieli kwaśnej śmietany, można dać szklaneczkę świadłego mleka. Będzie mniej kaloryczne ciasto. Teraz rozmieszam i będę dokrywać mleko. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wanilii. Ja daję takie 3 łyżeczki, tak może więcej nawet, bo wanilia w tym cieście chyba odgrywa największą rolę. Gdybyście nie mieli miksera, to równie dobrze można, ponieważ jest to ciasto ucierane, utrzeć to ciasto w misce łyżką drewnianą czy drewnianym tłuczkiem okrągłym. Ja teraz dodam 1/3 białek, wymieszam, a pozostałą część będę mieszała bardzo delikatnie. Chcę dokładnie zdjąć z tej łopatki ciasto. Dołożę teraz 1/3 białek i wymieszam, a na końcu pozostałą resztę. Brytwanka jest wysmarowana, posypana mąką. To wymieszałam z tą 1/3 białek, a teraz dodam wszystkie i będę delikatnie próbowała wszystko wymieszać. Piekarnik nagrzany. Ok, myślę, że to wszystko wzięło. I teraz delikatnie od spodu będę starała się wymieszać. Chwilkę to potrwa. Chcę pokazać, jakiej konsystencji będzie ciasto. Chcę pokazać, jakiej konsystencji jest ciasto. Dodam, że ta porcja, którą teraz tu zrobiłam, tych 8 jaj, była to porcja, gdzie babcia robiła, piekła to ciasto w prodziżu. Nie wiem, czy jeszcze nowa generacja wie, co to jest prodzisz. A nie wiem, czy można nawet w sklepach jeszcze kupić dzisiaj. A jest to elektryczny, powiedziałabym, garnek jak gdyby. Jest to garnek z elektryczną pokrywką, gdzie piekło się normalnie jak w piekarniku. Tyle, że temperatura i grzanie było z góry. Ok, także zobaczymy, ile mi tu wyjdzie tych brytwaneczek. Będą to pewnie 2, nie za duże. I ja wkładam, żeby było tak więcej jak pół, 3/4 brytwanki ciasta. Świat i ludzie. Ciasto gotowe. Wkładamy teraz do piekarnika na 55 do godziny. A 55 minut, 50. Zobaczymy, jak będzie rosło. Środkową półkę. Do zobaczenia za 50 minut. Miały 52 minuty, ale jeszcze go włożę tak na 3 minutki. Za 3 minutki go wyjmę. Minęła godzina. Wyjmujemy ciasto. I teraz niestety musimy poczekać, aż ciasto wystygnie, nie możemy go spróbować. To jest ten problem z pieczeniem. Wyjmujemy go od razu z brytwanek. Popatrzcie, jaki piękny kolor. I to jest ciasto babuni. Czasami można też odłożyć pół szklanki ciasta,
dodać 2 łyżeczki kakao i dać na sam środek. I wówczas jest takie ciasto babuni z małą niespodzianką z czekoladową wkładką. No niestety, musimy poczekać, aż ostygnie. Do zobaczenia wkrótce. Kawka gotowa, ciasto prawie wystygło i zaraz sprawdzimy. Wyrosło bardzo pięknie, jak widać. Minimalnie jeszcze jest ciepłe, no ale to złamiemy zasady i spróbujemy troszkę ciepłe. Bardzo dobre. Ale będzie jeszcze lepsze, jak będzie zimne. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis. Jest wspaniałe. Czuć wanilię. A nie dałam 3 łyżeczek, dałam chyba 4 nawet. Dołożyłam jedną więcej, bo ja bardzo lubię. Tak jak mówiłam, jeśli chcemy, żeby środek był lekko czekoladowy, odkładamy pół szklanki ciasta, dodajemy 2 łyżki kakao, wymieszamy, lejemy w środek i przykrywamy drugą warstwą ciasta. Także proszę o paluszek w górę, zapiszcie się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce.